Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do hotelu Klub Rivage. Kochani, jesteśmy tutaj w Tunezji, w regionie monasteru, blisko lotniska. Jest to hotel, w którym spałem tutaj 2 dni. Bardzo fajny, klubowy, rodzinny. Pokażę go Wam w krótkim vlogu, ponieważ mam duże tutaj jeżdżenie po hotelach. Dużo po prostu jazdy, ale za to dużo tej Tunezji zobaczę Wam. Jest maj 2024 rok. I powiem Wam, jak ta Tunezja to wygląda. Słuchajcie, hotelik jest bardzo fajny, taki malutki, sprawny. Zrobimy tak, że zaczniemy, słuchajcie, od restauracyjki głównej, ponieważ tu akurat nie zjadłem siadanko, oczywiście naleśniczki, gofry. I słuchajcie, prowadzę Was do przodu, zaraz Wam będę pokazał wszystko. O, zobaczcie. Czy tak, może sobie wejdziemy tędy, może tędy, zobaczcie. Tu mamy herbatkę, kawkę klasycznie. Słuchajcie, serwis bardzo miły tutaj w Tunezji. Pracownicy też bardzo w porządku. Tutaj słuchajcie, pani robi omleciki. Proszę, taki przykład, jak pani robi omleciki. Tutaj, o, proszę, słuchajcie, w moim hotelu, co wam jeszcze powiem, jest dużo Francuzów, Czesi, my, Polacy. Proszę, mamy też tutaj, słuchajcie, pani to robi naleśniczki, tu są moje gofry. Są też, słuchajcie, goście z Algierii, z Tunezji. Dużo Tunezyjczyków też stać, słuchajcie, na wakacje, proszę bardzo. O. I słuchajcie, teraz tak, tutaj mamy też pod kątem, ktoś lubi słodko, krosanty, dużo jajek. Słuchajcie, proszę, o. Śniadanie bardzo fajne. Moi drodzy, ja też pojadłem oczywiście obiad, kolację, jest kącik dla dzieci. Proszę, zobaczcie, są też, słuchajcie, tutaj oliwy lokalne, ponieważ Tunezja ma bardzo dobre tutaj swoje warzywa, swoje rolnictwo, proszę, dżemiki. Tu jest, słuchajcie, tutaj jest ogólna restauracja. O, tu jest też mój kolega Billy, który jest naszym pilotem, pracownikiem Sanfana, bardzo fajny. Billy, pozdrawiamy Cię, będzie się Wami opiekował. Do zobaczenia. O, i jeszcze raz, słuchajcie, ujęcie na tutaj główną restaurację. I co, kochani, idziemy z Olem do przodu. O, już się ostrość na mnie włączyła. Kochani, więc tak. Za mną jeszcze restauracyjka. Jak widzicie, w formie klubowej. Trochę tutaj może Wam te budyneczki przypomną Gwiezdne Wojny, bo jak wiecie, pierwsze odcinki Gwiezdnych Wojen były kręcone w Tunezji. I teraz tak, słuchajcie. Teraz zaczniemy może tak. Teraz Wam pokażę tutaj w hotelu, słuchajcie, główny basen. O, tu jest dużo miejsca, słuchajcie, jak widzicie, leżaczki są, nie ma problemu z leżaczkami, proszę, o, piękne te kopuły. Słuchajcie, mamy chyba dzisiaj 13, jak się nie mylę, maja 2020 roku, piękna pogoda, dużo turystów, hotel, mam nadzieję, już jest tak obłożony, według mnie tak w 70-80%. Proszę, to jest główny basen z animacjami, tak wygląda, słuchajcie, o, leżaczki, jak widać. Jest godzina, słuchajcie, teraz za 5:09, więc duży jest wybór. Proszę bardzo, o. Tak to wygląda. Słuchajcie, teraz sobie pójdziemy na plażę. Słuchajcie, jaka jest plaża? Plaża moim zdaniem jest ok. Nie jest taka szeroka, jak w innych hotelach. Słuchajcie, na pewno jest posprzątana. To jest bardzo fajne, bo często się tu słyszało, że w Tunezji tutaj te plaże są wyglądami, no występują one czasami, ale globalnie zobaczcie, długa, piękna plażyczka, naprawdę uwierzcie mi tutaj, jak w południu żeśmy leżeli, to tutaj bez problemu panowie serwisu dokładają te leżaczki, więc nie mam problemu z tymi leżaczkami. I tak, także to jest plaża z hotelu Klub Rivage, może właśnie nie za bardzo te nazwy tutaj poprawnie mówię, ale uwierzcie mi, że jakimś językowcem nie jestem, więc kochani, także nazwę mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jak nie, to będzie dobrze opisana na filmiku. Teraz, kochani, idziemy, pokażę Wam zjeżdżalnię dla dzieci. Tu jeszcze ujęcie na basen, tą wieżyczkę charakterystyczną. I idziemy, słuchajcie, sobie na zjeżdżalnię. One są teraz, słuchajcie, pozamykane, bo jest godzina 9:00. Pytacie się nieraz mi o takie szczegóły, które są
otwarte akwaparki, ale kochani, no to trzeba wypisać, sobie poczytać w różnych opisach, ponieważ no, takie szczegóły nie zawsze pamiętam. Chyba że kupujecie u mnie wakacje, to wtedy jak napiszecie do mnie na rezerwację Mopamix Travel, to Olo wtedy Wam dokładnie wszystko pisze. Proszę. Bardzo ładny też basen tutaj. Tu jeszcze mam ładne ujęcie, słuchajcie, na co? Na cały hotel. Tutaj jest taki basen właśnie naprzeciwko, drugi, bardziej rekreacyjny, taki pod kątem też dzieci. Jest bardzo ładnie osłonięty. Ta część dla takich malutkich dzieci, jak macie grzybek, proszę bardzo, o. O, i Olo sobie, słuchajcie, pójdzie jeszcze, może spróbuję Wam zrobić, kochani, z góry jakieś ładne ujęcie z jeżdżalni i zobaczymy, to powinno fajnie wyjść. O. Olo tutaj szybciutko, słuchajcie, sobie wejdzie, żebyście mieli ładny widok. Raz, dwa, trzy i słuchajcie, o, proszę. One minut. O, że Pan mnie nie zamknął. Proszę. Mamy teraz tak. O, to będzie fajne ujęcie, więc zostawiam Was tym ujęciem, proszę. Czyli tak, po lewej stronie tutaj, słuchajcie, mamy grzybek, basen rekreacyjny dla dzieci. Tu mamy zjeżdżalnię. Zobaczcie, jak fajnie to wszystko tu widać. Tu jest morze. Jeszcze mogę podejść tu troszeczkę wyżej. O. I słuchajcie, i mamy tak. I mamy, proszę, mamy plażyczkę długą, szeroką, piękną. I mamy, kochani, o, tutaj jeszcze jedno genialne ujęcie. Proszę, mamy morze, zjeżdżalnie, baseny, wszystko kompaktowo, ładnie. To właśnie w Tunezji można pokochać. Te hotele są po prostu takie pięknie położone. O, nawet nie przy plaży, ale na plaży. I kochani, idziemy dalej. Zaraz Olo Wam pokaże tutaj recepcję ten i już będziemy wiedzieć wszystko o hotelu. Moi drodzy, teraz tak, teraz ja sobie tu przeskoczę tutaj, o. I teraz pokażę Wam, pójdziemy sobie trasą tutaj, tędy proszę, o. Tu jest ten basen rekreacyjny, bardzo ładnie. Słuchajcie, i teraz tak, tu jest ten fajny brodzik dla dzieci również. O, zobaczcie, jakie ładne ujęcie. Proszę, tutaj basen dla dzieci. I słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Tutaj są pozamykane obecnie teraz, ale tak, tutaj po lewej stronie jest taki snack bar. I słuchajcie, są tu fajnie, bo to są na przykład takie rzeczy typu hot dogi. A tutaj facet robi po drugiej stronie naleśniczki, więc macie też, możecie sobie coś zawsze zjeść na słodko i, że tak powiem, na słono. O, proszę bardzo. Idziemy sobie tutaj dalej. Bardzo fajny pomysł z tym usuniętym daszkiem, ponieważ takie, wiadomo, małe dzieci, dzidziusie, nie mogą się przegrzewać. Proszę, super to wszystko zrobione. No i co? I teraz basen rekreacyjny, widzicie. Tu jeszcze dodatkowo Wam pokażę. Też jest teraz chwilowo zamknięty, bo to jest 9 godzina. Jest bar przy basenie, przy plaży. Bardzo fajny serwis. Szybciutko, sprawnie, nie ma kolejek. Panowie też, słuchajcie, robią fajną rzecz, bo przychodzą też oczywiście, jak leżycie na leżaczku. I słuchajcie, i po prostu pytają się, czy nie chcecie jakiegoś drinka. Wcale nie musicie, słuchajcie, koniecznie dawać tych tipów, czy jakichś napiwków, ale no wiadomo, no, słuchajcie, no kraj jest też no nie taki bogaty, więc jak już tam dacie tych parę ich lirów, czy tam dolara, no to też się zawsze ucieszą. No, na prostej zasadzie, że no karma wraca, kochań, tak? Także ja tutaj zawsze wspieram tą turystykę tych ludzi, którzy tu pracują, bo oni aż takich majątka, dużego majątku nie zarabiają. I co? I jeszcze Wam pokażę, o, tu Pan otwiera bar, zamkniętą ujęcie. I kochani, jeszcze najważniejsza rzecz, pokażę Wam tutaj tak, tu są takie stoliczki fajne zakryte. I tu sobie idziemy teraz, tu macie jakieś studio tatuaży. Tam po lewej macie taki plac dla dzieci jeszcze. Pokażę Wam, bo to jest hotel rodzinny, to jeszcze tutaj Wam wszystko tutaj zerkniemy. Pokażę. O, proszę. Ładnie osłonięty od słońca, proszę. Czy oprócz jeżdżalni, takich rzeczy, tam jest amfiteatr. Tutaj w Tunezji mi się przypomniało, bo tu, słuchajcie, wiecie,
opowiadałam wam, że ja tu wróciłem po ponad 10 latach i fajne jest to, że tutaj dużo animacji jest, słuchajcie, jak gdyby robione w środku, w tych, przy tych recepcjach. Oni taki mają jakby takie salki, zaraz wam pokażę. O, idziemy sobie teraz do recepcji. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tu jeszcze, słuchajcie, o, kamerkę tu odwróci, jest sklep. Właśnie, bardzo fajna rzecz, bo hotel wiadomo, że jest dalej od centrum, więc w tym sklepie kupicie lody, wodę, cola, rzeczy, które potrzebujecie, pamiątki. Jeszcze może podejdę, żeby nie być gołosłownym. I słuchajcie, o, pokażę wam, jaki tu jest wybór w tym hotelu różnych rzeczy. Proszę, proszę, o, pamiątki, chipsy, cola, takie podstawowe rzeczy tutaj są. Olek, to panie, hello my friend. Ja tu sobie raz jakąś kolę kupiłem, raz ten. Good shop, I recommend it. I proszę. I teraz tak jak wam mówiłem, pójdziemy sobie do recepcji. O, proszę, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, o, tutaj wam pokażę, proszę, o. I teraz zobaczę, ta recepcja jest taka, można powiedzieć, wielozadaniowa, o. Tu mamy recepcję, tu mamy też, tutaj sobie też odbieramy ręczniczki na plaży. Hello my friend, this moment, yes. Recommended vlog, this yeah. Hotel, please. That's our hotel, it was the best hotel here. That is welcome for all Polska people and any people from another country. Thank you. You are welcome, welcome, welcome. Welcome, thank you. All right, yeah. And about you, what do you have about the Dobrze. Hotel? Dobrze. Okay, będziemy reklamować. Speak Polish? Dzień dobry, jak się masz? Widzicie, nieźle, słuchajcie. Naprawdę znam tu Polski i lubię Polaków. Do zobaczenia, ciao. Okay. Kochani, teraz tak. Teraz tu mamy też spotkania z waszymi agentami. Sanfany, Blustyle, Czesi. Mój partner właśnie Sanfan tu mnie zaprosił. Ta wygląda tablica, słuchajcie. O, proszę bardzo. Tu jest klub Koralia, to są Francuzi. No i co, kochani? I tutaj właśnie mamy toaletki po lewej. Mamy... Aha, co jeszcze fajnego wam podpowiem. Tu będziemy, słuchajcie, zrobię przybitki, bo tu wieczorem pokażę wam, jak te animacje wyglądają. Teraz to lobby jest takie, można powiedzieć, takie bardzo puste, takie fajne, przestrzenne, ale wieczorami tu ludzie siedzą sobie z drineczkami. Tutaj proszę. O. O, i tu są, słuchajcie, te głośniki, tutaj wszystko się odbywa, tutaj są te animacje, zabawy. Też bardzo fajna sprawa, ponieważ, kochani, tutaj jest ten główny bar. O, proszę bardzo. Tu jest główny bar. I co, teraz tak, teraz Olo was jeszcze, słuchajcie, poprowadzi tu, żeby wam pokazać głównie tu budyneczki, jak wyglądają. Pokój, słuchajcie, zawsze to tam, bo mogę zdjęcia wysłać, jak chcecie, bo mój jest akuratnie już taki troszkę nieposprzątany. I słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz. Tutaj te wszystkie budynki, które tu widzicie, to są budynki, w których będziecie mieszkać. Czyli one są tak jakby tak, nie za recepcją, tylko przed recepcją. Proszę, o. Tutaj są główne budynki, też takie malutkie, klubowe. Maksymalnie to jest pierwsze piętro. Zrobię jeszcze wam też parę takich przebitek, żebyście zobaczyli. O, proszę bardzo. Słuchajcie, co do lotniska. Naprawdę bardzo słabo w ogóle słychać te samoloty. To takie są... Dosłownie takie momentami tylko słychać po prostu, no, taki szum, jak on startuje. Także wcale to lotnisko tutaj nie przeszkadza i żebyście się tym nie stresowali, bo tak są ułożone te loty, samoloty, ten pas startowy, że w ogóle to nie przeszkadza tutaj w regionie Monastyru przy hotelach. O, zobaczcie, teraz jeszcze kamerkę tutaj odsłonię w tą stronę. Proszę bardzo. Czyli budyneczki mamy takie parterowe, bardzo ładne, wygodne, lub tak po lewej stronie, maksymalnie z pierwszym piętrem. Kochani, króciutko powiem tak. Warto tej Tunezji przyjechać. Może te hotele nie są takie super odnowione, jakieś jak w Turcji, jak w Egipcie, ale
są odświeżane, są remontowane. Ludzie są bardzo fajni, serwis dobry. Kochani, na pewno bardzo dobre jedzenie. Mimo że jadłem lunche w 3-4 gwiazdkach, to naprawdę, słuchajcie, bardzo mi się tutaj podobało i polecam Wam ten hotel. Moje koleżanki tutaj są też z biura podróży. Podoba Wam się hotel? Oczywiście, że fantastyczny tak. Hotel. Widzicie, także nie jest źle i do zobaczenia. Do zobaczenia. A ja, słuchajcie, już będę kończył tego vloga. I no i tak podsumowując, hotel, polecam Wam go na rodzinne wakacje. Jest to hotel, cena do jakości na pewno adekwatna, bardzo dobre jedzenie, hotel położony przy plaży, a nawet bym powiedział na plaży. No i co, jeśli nie macie jakichś wielkich wymagań, jeśli macie nieduży budżet, to będzie hotel, który będzie doskonały dla Was. Trzymajcie się, nie dajcie się, rezerwujcie wakacje na mixtravel.pl, dzwońcie do mnie 505-1045 lub piszcie na rezerwację @mixtravel.pl. Wasz fan Olo, pozdrawiam, do następnego vloga.